cicho, cicho. Tutaj możemy, widzisz, musimy mieć winietę. Kurde, co to? Zamknięte jest, ale co czego? A, ja pierdolę. No iśmy sobie pojeździli, trzeba mieć wykupioną winietę. Tutaj trzeba wciskać kod, który jest na winiecie i wciskając ten kod, który jest na winiecie, otwiera nam zamek. I wtedy możemy sobie pojeździć. Także co, przyjechałem ponad dwie dychy, kurczę, na darmo? No nie, no, no. Tak, my się nie będziemy bawili, zaraz kurczę poczekamy, aż ktoś tu będzie wchodził i zanim wejdziemy, no bo... No proszę ja was, przecież... No niesamowite, zobaczcie, kurde. No chciałem dobrze, no chciałem nagrać nową trasę, taką mixę zrobioną, ale... Zamknęli mi bramkę, kurde. Jak myślicie, że jesteście w Holandii długo i was coś nie zaskoczy po tym długim czasie, to znaczy, że nie jesteście tu wystarczająco długo, no. To cały czas są nowe rzeczy, które potrafią was zaskoczyć, między innymi to. Kupcie winietę, kurczę, wklepiejcie kod i wtedy się wam się otworzy bramka. Kurczę, to może by się ten z kanału przydał, jak to otwierać zamki. O, czekaj, piątka się wstykuje. Czekaj, piątka wchodzi. Tak, o, czekaj. Dobra, ja tu chwilę powalczę z tym zamkiem i później wam powiem, co jak, no. Ha, poległem, kurde. No, jadę do sklepu. Są najbliższy jeszcze kilometry stąd, więc jadę po winietę, bo jak już tu przyjechałem, kurczę, ponad dwie dychy na rowerze, no to nie chcę wracać z kwitkiem, więc jest sobota. Mam nadzieję, że jest otwarty. Jadę po winietę w takim razie. Nie można ją kupić elektronicznie, co chodziło w dzisiejszych czasach. Coś trochę słabe. Bo tak to bym wysłał szybki przelew i hej, abat. Ale no nie da rady, kurde. Więc jedziemy do sklepu za jakieś tak tyle zjeść, bo już czuję, że miszcz się. No. Słaba trochę. Damy radę.